Witam Was serdecznie w kolejnej serii, w której będę troszkę mówiła o moich nowych zakupach, o włóczkach i co z nich będę chciała zrobić. Na pierwszy rzut idą takie włóczki, które kupiłam na wyprzedażu Black Friday, czyli całkiem niedawno. To jest tak zwana włóczka skarpetkowa. Kupiłam sobie w takim kolorze ciemnym granacie i jasnym różu po 4 motki. I teraz z tej włóczki jest naprawdę bardzo fajna, miękka. To jest tak zwana Sokian, czyli włóczka skarpetkowa. I tutaj widzicie, ma skład, akryl. Następnie jest to wełna i domieszkany lon. Czyli tak, z tych włóczek zamierzam zrobić ciepłe skarpetki, na zimę. Dobrze. Ja oczywiście się pochwalę, jak to tam wszystko wyjdzie. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama czy Facebooka, na pewno Was to nie ominie. Oczywiście korzystając z tej okazji Black Friday, gdyż były naprawdę mega wyprzedaże, pozwoliłam sobie kupić takie paki, ponieważ również wykonuję amigurumi, czyli maskotki na szydełku. I korzystając z tej okazji wyprzedaży Black Friday, kupiłam kilka takich opakowań naprawdę w dobrej cenie. Tutaj też jest ta banderola Black Friday. Bawełny. To jest 100% bawełny. I ja sobie tutaj kupiłam taki kolor niebieski, kolor beżowy. Tu mam odpakowane, bo już zaczęłam. Też się pojawi filmik, będę robiła taką przyjazną krówkę. Czyli taki kolor beżu. Kupiłam też jasny kolor. To jest taki kolor natury. Czyli nie czysty biały, ale taki troszkę coś jak beż, beżowy, jasny beżowy. Dodatkowo zamówiłam sobie jeszcze różowy, kolor różowy, bardzo ładny róż, taki naprawdę cukierkowy, śliczny róż. I mój ulubiony kolor szary. Szarego nie może zabraknąć u mnie. Dobra, czyli to będzie na zabawki, tak jak powiedziałam, zabawki powstaną niebawem. Oprócz tego ja jeszcze kupiłam bardzo dużo różnych takich kolorków bawełny, ale o tym opowiem już w innym odcinku, jak będę chciała zrobić taki właśnie filmik, gdzie będę porównywała jakość różnej włóczki bawełnianej. Teraz przechodzimy sobie do wełnianych spraw. Tutaj kupiłam to, zamówiłam sobie na AliExpress, tak zwane chińskie Allegro. Jest to eco-friendly, czyli ekologiczna, też zdrowa dla skóry włóczka, ale dokładnie tutaj nie pisze, co to jest, przepraszam, pisze, że to jest silky kaszmir, czyli jedwab z kaszmirem, ale oczywiście ten jedwab jest sztuczny, tak? Jeszcze nie wiem, co z tego będzie. Ja dużo rzeczy robię dla mojej córki, ale też dla dzieci. Robię rzeczy na zamówienia. Z tego być może powstanie jakiś komin czy coś takiego. Dlatego na próbę sobie zamówiłam 2 motki. Też korzystałem z wyprzedaży. Stamtąd kupiłam też, to właśnie wczoraj przyszła ta paczka, taką właśnie wełnę. I już mówię, co to jest za wełna. To jest naprawdę grube motki. Naprawdę gruba wełna. Na druty może numer 6, numer 7. I kupiłam sobie tej wełny po 3 motki. Ja dopiero to odpakowuję tutaj. Nie miałam czasu nawet tego odpakować, szczerze mówiąc. Tak, ja sobie kupiłam
trzy motki różowej i takiej koloru, takiego, nie wiem, zielony, morski. Pięć motków takiego morskiego. Z tego myślę, że fajnie będzie zrobić po prostu coś na zimę, rękawiczki i czapki, bo to jest naprawdę grube, a być może jakiś sweter, a chociaż te dwa kolory nie za bardzo idą ze sobą, a na sweter potrzebuję trochę więcej włóczki. Tu nawet, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co tu piszę, bo wszystko jest po chińsku. No ale tak jak mówię, to i tą wełnę zamówiłam sobie na próbę z tego chińskiego Allegro z AliExpress. To jest ostatnio bardzo popularne. No i ogólnie to zaopatruje się wełnę albo w jakiejś hurtowni przez internet, albo w sklepie stacjonarnym. Ale na próbę sobie zamówiłam takie motki, korzystając też z tej okazji wyprzedaży. No dobrze. Teraz chciałam bardziej, właśnie tak jak powiedziałam, robię dużo rzeczy na zamówienie i dużo rzeczy dla dzieci. I tutaj najlepsza włóczka to jest oczywiście Baby Merino, czyli 100% wełna Merino. I ta jest właśnie też fajna, bo jest też super wash, to znaczy, że po wielu praniach ona się nie zniszcza. Wiadomo, że dla dzieci często musimy prać te ubranka, bo się brudzą. I teraz tak, tu mam w takim kolorze też Nature, czyli właśnie takim naturalnym białym, czyli nie za bardzo, nie za jasnym. I z tego będę robiła taki zestaw, już na pewno widzieliście, taki kombinezon, czapeczkę. I teraz ja jeszcze tutaj zamówiłam sobie też w takich paczkach te Baby Merino, też super wash. To jest inna firma, ta co przed chwilą pokazywałam. Jakaś Lindegarn, ale na pewno to jest coś, to jest wszystko to samo, prawda? Jakieś tylko różni się nazwą firmy, ale po prostu Merino, to jest 100% Merino i właśnie jest super, kiedy jest też ten super wash, czyli naprawdę dla dzieci jak najbardziej odpowiednia włóczka dla dzieci, bo też nie gryzie. I teraz ja tutaj sobie zamówiłam też takie kolory, właśnie ten biel, właśnie taki ten przełamany biel. Ponieważ takie zupełnie białe, to niezbyt wygląda. Ja nie wiem, jak tutaj widać na filmie, ale to jest taki jasny kolor, baby blue. Jasny niebieski, tak, na drobę po pince. Będę teraz odpakowywać tej paczki, pokażę Wam tak, jak to jest zapakowane jeszcze. Do tego również różowy i taki pistacjowy. I te dwa kolorki idą razem. Z tego na pewno taki kombinezon powstanie właśnie różowo-pistacjowy, na pewno będzie bardzo fajny. Dobrze, kolejna sprawa. Kolejna chwila. To ja tak jak mówię, tutaj zamówiłam tych różowych, to naprawdę tych motków mam. Tutaj jest właśnie opakowany, już będzie łatwiej widoczny. Też jest 180 metrów, 50 gramów, więc bardzo wydajna włóczka. I na druty 3,5. Ja przeważnie z takiej Merino i te moje kombinezony robię po prostu z podwójnej włóczki. Dlatego tutaj naprawdę sobie zamówiłam. Słuchajcie, mega. W tym różu po prostu tego powstanie dla dziewczynki. Super sprawa. Jeszcze się to nie kończy, dalej jest róż. Dobra, odsuwamy sobie ten cały róż. I kolejna rzecz, już też na zamówienie, będę robiła właśnie ten cały taki zestaw dla dziecka, taki baby newborn set dla noworodka, właśnie w takim kolorku brązowym, troszkę melanżowy brąz, bardzo ładna włóczka. Myślę, że też taka uniwersalna, w razie gdy ktoś na przykład nie chce poznać płci dziecka, to fajnie zrobić coś w uniwersalnym kolorze, czyli albo to, albo właśnie ten naturalny. A tutaj jeszcze mam właśnie więcej tego naturalnego. I aha, źle pokazałam, ponieważ tutaj w tej paczce, bo tutaj zamawiałam sobie też takie. Czasami można zamówić sobie cały zestaw
kolorystycznie dobrany już przez producenta. I tutaj ja zamówiłam sobie pastele. Właśnie ta paczka, co Wam pokazałam na początku, to są pastele. I tu jest faktycznie, popatrzcie sobie, ten biały to jest biały. Ja źle powiedziałam. A tutaj jest ten przełamany biały i widać tą różnicę. Nawet tutaj myślę, że na filmie widać. Czyli to jest taki przełamany biały, a to jest prawdziwy biały. I ten przełamany biały mi się wydaje, że jest naprawdę fajny i naprawdę uniwersalny. Bardzo fajnie ubranka wyglądają. No ten brązowy też mi się super podoba, bardzo fajny kolorek. Taki beż troszkę z brązem. Te też sobie nakupowałam, tak jak mówię, ja z podwójnej nici będę robiła. Na właśnie tak jak tutaj pokazują 3-3,5, to ja będę robiła na 4,5, ale z podwójną nitką. Wtedy naprawdę fajnie wychodzi. I oczywiście bardzo dużo mam znowu tych motków w tym kolorze przełamanego białego. I wspomniałam już właśnie o takich pakach, które są już przez producenta pakowane, kolorystycznie dobrane kolory. I tu mam taką pakę niebieską. Czyli mam tak, granat melanżowy, taki niebieski. I odwrócę na drugą stronę, znowu mam ten jasny niebieski, który już widzieliście, i biały. Czyli to jest jedna taka paka. I właśnie to jest fajne. Ja też zamówiłam te paki tak na próbę zobaczyć sobie te kolorki, bo właśnie fajna jest ta merino włóczka, jest najlepsza dla dzieci. Ale najbardziej zależało mi tak naprawdę na tej paczce. Popatrzcie, bo ja tutaj właśnie na zamówienie będę robiła ażurowy sweterek dla chłopczyka. I on będzie właśnie w takich kolorkach. No, typowo beżach. I tutaj popatrzcie, mamy sobie właśnie taki ten beż melanżowy, jasny beż. To jest właśnie ta włóczka, z której będę robiła cały kombinezon, którą już widzieliście. Następnie mamy kolor bardzo właśnie podobny, taki już troszkę ciemniejszy beż. Ja to zrobię z tej strony, żeby móc... Taki brąz w zasadzie, beż i brąz, prawda? Jasny beż melanżowy i taki ciemniejszy brązowy. I do tego jest właśnie kremowy, ten przełamany biały i biały. I właśnie taką paczkę kupiłam specjalnie, żeby zrobić właśnie ten, sweterek z wzorkiem ażurkowym, gdzie będzie on w odcieniach beżu i brązu. I jeszcze jedną taką pakę zamówiłam. W takich odcieniach szarości. Oczywiście szarości to są moje ulubione kolorki. I tutaj też znajduje się, widzicie, tutaj nazwy. Jasny, szary. Ten kolor po prostu uwielbiam. Jasny, melanżowy, szary. To jest naprawdę piękny kolor. Następnie mamy tutaj też biały. Producent właśnie tak posegregował tym to kolorystycznie. Następnie mamy taki średni szary. Mamy szary, jasny szary i średni szary. I mamy ciemny szary. Może ciemny szary jest takim moim mniej ulubionym kolorem, ale tutaj popatrzcie, jest to melanż, czyli takie ma przejścia kolorów i mi się wydaje, że dzięki temu on się robi taki troszkę przyjaźniejszy, ten szary. Także kolejny, można zrobić tutaj kolejny sweterek taki. Jeszcze tu jest taka naklejka not open, czyli wiadomo, że chodzi o to, żeby nie otwierać, bo to jest sprzedawane w całości, czyli tak jak producent dobrał sobie te kolorki, żeby one się prezentowały razem. No dobrze, moi drodzy, to ja, tak jak widzicie, przede mną cała masa pracy, ponieważ tych włóczek troszkę jest. I tak jak mówię, podzielę się z Wami już gotowymi produktami. Bardzo już się nie mogę doczekać właśnie tego robienia z tego różu, ponieważ większość tych takich setów dla dzieci, które robiłam w ostatnim czasie, wszystkie były robione dla chłopczyków, czyli jest taki boom na chłopczyków, a ja mam bardzo wielką ochotę zrobić coś dla dziewczynki i właśnie w tym kolorze, w tym różu i też z tą pistacją, ponieważ no, strasznie mi się podoba to połączenie, popatrzcie, taka pistacja i róż, no wygląda to przepięknie, no ale to jest typowo oczywiście dla dziewczynki, dlatego nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła zrobić właśnie już coś dla dziewczynki. Bardzo lubię robić ubranka dla dzieci,
nie tylko dla dzieci wiadomo, ale najbardziej dla dzieci. Uwielbiam włóczkę Merino, która jest naprawdę świetna. W ostatnim filmiku, gdzie prezentowałam moje prace, pokazywałam Wam Merino taką grubszą. No te są cieniutkie, ale można sobie dwa moteczki użyć i wtedy będzie fajnie. Właśnie taki to będzie cieplutki ubranko z wełny, typowo na jesień, zimę, czyli to, co przed nami. I też już się nie mogę doczekać, kiedy zrobię coś z tych grubszych wełen, które sobie zamówiłam, czyli to, tak, tego grubaska. I oczywiście się nie mogę doczekać, kiedy zrobię coś z tej łuczki skarpetkowej. Bo też jest, słuchajcie, jest mega miękka. Mega. Także będą fajne, ciepłe skarpetki i przede wszystkim, co najważniejsze, niegryzące skarpetki. No dobrze, w takim razie ja Was zostawiam z tą, z tymi moimi planami i mam nadzieję, że jeśli jest chociaż jedna osoba, która słucha mojego filmiku, to jest już dla mnie naprawdę warto go nagrywać i chociaż jedna osoba, która będzie chciała zrobić ze mną którąś z rzeczy, którą prezentuję, zasubskrybuje mój kanał, bo będzie się podobały moje recenzje, ponieważ będą wkrótce recenzje włóczek, bo ja myślę, że taka kompletna recenzja, no to faktycznie już trzeba tą włóczkę wziąć, nabrać na druty czy na szydełko i po prostu wypróbować. Wtedy można się wypowiedzieć, jeszcze najlepiej mieć jakieś ubranie, nosić je przez jakiś czas robione z konkretnej włóczki i następnie uprać, tak, zobaczyć, jak się po wypraniu prezentuje, czy się nie mechaci, czy nie gryzie w noszeniu, prawda? Wtedy jest taka kompletna recenzja i też chciałabym bardzo podzielić się moimi spostrzeżeniami na temat różnych włóczek. Mam nadzieję, że jest chociaż, tak jak powiedziałam, jeżeli jest chociaż jedna osoba, którą interesuje mój kanał, to ja już jestem bardzo szczęśliwa i nie mogę się doczekać kolejnych nagrań. Także pozdrawiam Was bardzo cieplutko, trzymajcie się, miłego dzierganka. Mam nadzieję, że też macie mnóstwo fajnych nowych włóczek, że skorzystaliście z tej okazji Black Friday i mam nadzieję, że jeżeli coś zrobicie razem ze mną, to podzielicie się tym w komentarzu. Dobrze, moi drodzy, na dziś to już wszystko. Do zobaczenia i miłego dnia. Pa, pa!